Dobra. Przekupujmy się w takim razie przez Popioły. popioły. On tu był! On tu był! Masz na myśli drewno sandałowe? Jeśli mogę, w jaki sposób jesteś tego pewna? Tego pewna! Tego pewna. A myślę, że przez to? Myślę, że tak, to przez to. To mówi coś. Nie wiem, co to mówi, ale czuję, że to ma jakieś znaczenie. B wyciąga jakiś niewielki pasek kory, który znalazł w popiołach. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to być szczególnie interesujące, jednakże po chwili jednakże jesteś w stanie zobaczyć, że w rzeczy samej jest tam jakaś wiadomość wyryta. To coś musi znaczyć. Możemy to sprzedać. Porządny kawałek kory. Jest na nim napisane: przybądźcie do kożareń. Przybądźcie do czarkoszenia, S. On będzie miał teraz taki głos. Zdecydowałem. Nie wiem, jak wygląda, nie wiem, jak będzie mówił, ale będzie mieć taki głos. Może Dobrze. być? Może być. Może być? Może być. Cool. Powiada, mamy grupę. Rocky, jaki miał głos? Rocky miał taki głos, prawda? Jest taką myszką Miki na marihuanie. Nie na marihuanie. Na kokainie. Tak? Czepiasz się mojej świnki morskiej, no. Więc jest to jakaś wiadomość, że tego typy na drewno sandałowe, tak? Wygląda na to. Więc którędy do żarkorzenia? Na mnie się patrzysz. Tak. Ja nie jestem czytelnikiem. To na zachód. Być może będziemy w stanie wyruszyć wcześniej rano, jutro, kiedy drewno, kiedy las będzie nieruchomy. Ten las się przemieszcza. Tak, i to najwyraźniej na skutek fotosyntezy. I Aha, się rusza. to cudowne. Skoro rano się wyłącza. Brzmi dobrze. Więc reszta. Odpoczywamy. Jutro będzie duży dzień. Wielki dzień, ale Nawet wielki. A nawet masywny. gigantyczny. Jodarielowy dzień. O, nie pobijecie. Czy chcemy szukać cennych rzeczy? Czy chcemy samym dawać buffy? Czy chcemy wbijać levele wszystkim? Oczywiście, że chcemy wbijać wszystkim levele. Znaczy, to studiowanie daje jakiegoś buffa chyba dla wszystkich, nie? Z No. tego co pamiętam. Nie wiem, czy Rukiemu, czy Gilmanowi. Nie wiem. Podbijmy Gilmana, bo Ruki ma już swój legendarny artefakt. Okej. I tak, mój Dream Team to Ruki, Tizo i Gilman. Czemu? Bo wobec wszystkich narrator jest tylko takie: Ruki, Sir Gilman, Tizo. Taki rozczarowany, że ich wybieram. No i to jest bardzo szybki team. Ten rycerz zawsze jest chętny, żeby się rzucić nawet na najdrobniejsze skrawki w mądrości, mistrzu czytelniku. Sir Gilman trochę solidniej łapie już, jak przekazywać niebiańską kulę siłą woli. I jak zaufać swojemu triumwiratowi raczej niż tylko samej swojej zręczności? Wydaje się on rozumieć. Przynajmniej kiwa Główką. główką. D1 poziom. Tak wdzięczny jest ten rycerz za tą chwalebną. Tak wdzięczny jest ten rycerz za tą wspaniałą okazję, że rozważa on poważnie wykonanie tu i teraz zakazanego tańca morskiego Dominium. O. Zakazany taniec. O.
Możemy podwójnie siekać. Może mocniej siekać. Będzie większe małe. I odzyskać całą staminę, więc będziemy mogli dużo staminy używać jej w połączeniu z tamtą jeszcze jedną rzeczą. Co to była za rzecz? W sensie? Że odzyskuje kulę. Kto odzyskuje? Co? W sensie po... To był talizman. To był talizman. Tak. Który znaleźliśmy, okej. Okay. Tak, ten, który znaleźliśmy teraz tam gdzieś, no, na szklanym szczycie czy coś tam. Co pamięta nam go wyciągnęła z schowka. Swojego sekretnego schowka. Gilman może wszystkich sparaliżować na 3 sekundy. Pamiętaj, że mamy tylko 5 poziomów. Więc właściwie tylko 4. Ałe. Ałe? Ałe. Kiedy ten rycerz chwyci kulę, jego instynkty wtedy przejmą kontrolę, popychając go do większych czynów chwały. Większych chwalebnych czynów, chwalebnych czynów chwały, chwalebnych chwalebności chwały, czynów chwały, chwalebności chwały. W chwalebności czynionych czynów chwały. Kontynuujmy podróż. Następnego dnia rano. Jest już następny dzień rano. Teraz udajemy się tutaj. Okej. Okay. Jest to polanka. Cicha. Niedaleko. Polany lub. Teleportujące się wozy. Docierasz na granicę żarkorzenia, ale ponownie nigdzie nie widać drewna sandałowego. Wyczuwasz, że nadzieje twoich kompanów maleją, kiedy przeszukujecie okolice, nic nie znajdując. Wtedy coś przeraża małego Impatizo. Tizo wygląda... Wygląda na to, że Tizo krzyczy z zaskoczenia. Wypatrzył coś lub kogoś. Wysoka figura. Wysuwa się z pomiędzy drzew, wydając z siebie dźwięk podobny do śmiechu. Imp biegnie w jego stronę i wskakuje prosto w ramiona tej postaci. Przytulają się. Witaj, Tizo. Ależ wyglądasz na wygłodzonego. Masz tutaj. Przypominające drzewa istoty, znane ze swojego geniuszu, sprytu i ambicji. Po zjednoczeniu z nimi, wspólnota osiągnęła w dekady to, czego nie mogła osiągnąć przez stulecia. Okej. Okay. Wysoki żywicznik produkuje coś, co imp połyka natychmiast z wielką przyjemnością. Sam minstrel kiwa głową w potwierdzeniu. A zatem wszyscy, chciałbym przedstawić was mojemu klientowi, Wolfredowi, drewno sandałowe. Jest przywódcą nocnych skrzydeł najwyraźniej. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że jest naszym przywódcą. Myślałam, że tą rolę pełnił Hedwyn w sumie. Był komendant polowym Hedwyn. Okej, niech tak będzie. Minęło zbyt wiele czasu, panie Wolfred. W rzeczy samej zbyt wiele, Tariku. Ufam, że twoi nowi kompani wnoszą trochę kolorytu do twojej. W rzeczy samej, panie. Wydaje mi się, że okażą się oni godni w twych oczach bycia nocnymi skrzydłami. Żywicznik patrzy na waszą zbieraninę. Nie jesteś w stanie zrozumieć... Nie jesteś w stanie domyślić się, o czym myśli. Zobaczymy.
wtedy zwraca się ku tobie. Ty musisz być czytelnikiem. Jestem pewien, że wszyscy doceniają twoje starania tutaj, mój chłopcze. Aczkolwiek odtąd poradzimy sobie już sami. Co? Ej! Oczywiście, jeśli pragniesz, możesz dalej z nami podróżować. Ale jeśli chcesz, możesz też sobie iść. Ufam, że zostałeś odpowiednio wynagrodzony za swój czas. Nie. Dziękuję również za to, że pilnowałeś mych ksiąg. Zastanawiam się, co powiedzieć o tym wszystkim. No! Tak nas po prostu wywalają? On nas tak po prostu wywala. Właśnie, on nas tak po prostu wywala. To my przyprowadziliśmy tutaj tych ludzi. No, w sumie zagwarantowali nam wolność w zamian za naszą pomoc, więc nie. Ja chcę moją wolność, poproszę. No. Upierasz się przy swoim, napotykając spokojne spojrzenie Wolfreda. I zapewniając go, że nie czujesz się, jakby twoje zobowiązania wobec i od tej grupy zostały usatysfakcjonowane. Zaczekaj. Panie Wolfred, jestem Hedwyn. Moi towarzysze i ja byli tymi, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie. Podążaliśmy za znakami, które dla nas zostawiłeś. I teraz jesteśmy tutaj. Dzięki tobie i dzięki temu czytelnikowi. Nie tylko czytelnikowi. On jest naszym przyjacielem. Moim przyjacielem. Nie możemy się go tak po prostu pozbyć. Obiecaliśmy mu coś. I teraz nasze wolności są ze sobą przeplecione. Przez twarz Wolfreda przechodzi kpiący uśmieszek. Wolność to nie jest coś, co można przehandlować, ani się za nią wymienić, mój chłopcze. Miałem nadzieję, że już to zrozumiałeś. Ciężko wzdycha. O. Wygląda na to, że zaczęliśmy od złej strony. Jako, że nie chcę psuć okazji. Nie chcę psuć okazji. Mamy tyle do zrobienia. Macie rytuał, do którego musicie dotrzeć, czyż nie? Pójdę z wami, aczkolwiek nie będę przeszkadzać. Bo wygląda na to, że jesteście partnerami z tym waszym czytelnikiem. Teraz więc, Tariku. Tak, panie Wolfred. Chodźże, porozmawiajmy. Oczywiście, panie. Wolfred zmierza ku wozowi, który musiał należy do niego. Wyczuwasz wiele sprzecznych emocji pośród swych towarzyszy. Wolfred drewno sandałowe do nas dołączył. Mm-hmm. I wie dużo o rytuałach. Przywitajmy go! Puszczając mu bąka w twarz? Tak. Co? Jest tu pięknie. I wygląda to jak miejsce, w którym... Ale jeszcze zobaczymy, czy nie będzie tu tytana. Wasz wóz. Nie, może ta Sakura jest tytanem. Wasz wóz przecina otwartą przestrzeń, żeby dotrzeć na polanie Lu. Gdzie prowadziły was gwiazdy? Wolfred. Potakuje głową. Ale... Pozwala wszystkim robić, co tam uważają za stosowne. Mamy nową stronę do przeczytania i nowy handel do przeczytania. O, cześć chłopaki, wiecie, zgaduję, że nie słyszeliście o tej nowej gałęzi naszej firmy, która się tu otworzyła, więc dam wam świetną przecenę. Tylko powiedzcie swoim przyjaciółom, okej?
O! Hej! Jest tutaj pan drewno sandałowe. Tobie również życzę miłego dnia, Ron. Right light. Right light. Mech. Nie ciekawe. Na pewno chcę to. Mhm. Bo chcemy podbić talizman Jody. Tak. Sprzedajmy skórę drewna sandałowego. Sprzedajmy rybę. Mamy dużo. Możemy kupić co chcemy chyba. No nie jesteś nam za ten, na tym za 200. Tym. Nie, tutaj mnie nie obchodzi za bardzo. Nie, wystarczy mi to co mamy. Dzięki chłopaki. Powodzenia w tej rzeczy, którą będziecie robić dziś wieczór. Możemy pogadać z nim, ale go zignorujmy. Pali fajkę w naszym wozie. Jody, słyszałem, że lubisz mieć levelowane talizmany. Yeah. Bufujemy talizman Jody. Mm-hmm. Słuchaj, ja sobie poczytam twoje książki, jeśli to nie przeszkadza. Jakim głosem to czytałem? Normalnym. Normalnym? Dobrze więc. Imperator Mur. Ledwie mogłem go rozpoznać. Kiedy go w końcu znalazłem. W pół zagłodzone zwierzę. Rogi wyrastające z jego głowy. Bestialskie odbicie jego mrocznej reputacji. A ja, człowiek, który podbiłem kraje, bałem się wtedy mego imperatora jak nigdy wcześniej. Moim rozkazem było zgładzić tego człowieka, ale kiedy go znalazłem, on już walczył o swoje życie. Mały imp, Haub, niewiele pomógł przeciwko siostrom Łuku, co? Których całe życia kulminowały w tej chwili. Nie mogłem patrzeć. Moje serce bolało z litości dla tego człowieka i z miłości, którą dla niego czułem, kiedy mu służyłem. Więc ruszyłem mu na pomoc. Cały czas jest pierwszy rozdział. Co to? Wstęp. Czemu się świeci? Czytamy. Dobrze, chodź, drewno sandałowe. Kiedy wchodzisz do Wolfreda, jesteś bardzo świadomy tego, że to ty jesteś w jego wozie, a nie on w twoim. Obserwuję cię w ciszy, a wtedy... Dariku, jeśli pozwolisz na moment. Tak, panie Wolfred, o co chodzi? Romans? Tarik taki bardzo radosny, podejrzewam, kontrastuje z atmosferą. Romans? Nie. Nie? Myślisz, że Tarik nie lubi soków Wolfreda? Nie. Ten czytelnik, czy wydaje się on być godny wedle twojej oceny? Samotny minstrel uchyla kapelusza w twoją stronę. Jeśli pragniesz mej oceny, panie Wolfred, to mogę ci powiedzieć, że... Tak, uważam, że jest godny. Oczywiście to nie do końca moje miejsce, by to mówić, ale widziałem, jak ten czytelnik integruje się z resztą. Całkiem nieźle. Wierzę, że jego dowodem... Wierzę, że dowodem na to, że... Jest dobry, jest to, że dotarł do czarnego zagłębia. Twoje polecenia były celowo trudne do podążenia, ale on i reszta podążyli. Mimo tego, za nimi. W rzeczy samej. Twe słowa, jak zawsze mają sens, aczkolwiek rytm, który
To rytm, który do nich wybierasz, już nie do końca, Tariku. A co nasz mały Tizo o nim myśli? Zastanawiam się. Tizo zaznacza, że jest zadowolony, że z nimi jesteś. I oto już masz, panie. Rozumiem. Rozbiera cię oczami. Nie przestaje cię badać wzrokiem. Komplementy nie są często wypowiadane przez tych dwóch, mój łowcze. Mimo tego, będę cię obserwować. Teraz, jeśli nam pozwolisz, Tarik i ja musimy omówić pewne sprawy. Wychodzą, nie mówiąc kolejnego słowa, jednakże zauważasz, że samotny Mistrel zerka na ciebie przez ramię. A nawet wydaje ci się, że zauważasz. Tak. Kończymy? On coś ze sobą przyniósł. Nie, jeszcze rytuał musimy zabić. Ja bym chciała zjeść jeszcze przed streamem. Dobrze, po rytuale zjesz. Okej. Okay. To rytuał. Ty i twoi współwinańcy docieracie do świętego miejsca, nazwanego Polaną Lu. I teraz obserwujecie gwiazdy na niebie, czekając na sygnał rozpoczynający następny rytuał. Dobra, koniec z jego głosem, nie nadużywajmy. Las wokół ciebie przynosi poczucie spokoju, którego nie czułeś od bardzo dawna. Ale wtedy zauważasz, że jedno z drzew się rusza. Podpełza w twoją stronę. Po czym pozdrawia cię. Przesadzonym. Przesadzonym ukłonem. Tu możesz dać świeżaki głos. O, Rejeniu! Na korzenie Luskloriana. Wygląda na to, że plotki są prawdziwe. Nocne skrzydła powróciły. Och, ale gdzie są me maniery, hm? Jedna chwila. Nie wygląda jak drzewo w tym stroju. Żywotnik? Żwicznik. Żwicznik przez chwilę zmaga się z maską swoimi gałęziastymi palcami. Dużo lepiej. O, Mandy Tinderstaff. Do usług. Być może o mnie słyszeliście. On jest przekonany, że kiedy będzie wolny, to uzyska jakąś wysoką pozycję. Moi kompani, ja sam. Być może o nas słyszałeś jako... czystości. Wkrótce staniemy przeciwko tobie w rytuałach. A teraz tak sobie zajmuję trochę czas. Prowadząc drobne konwersacje. Teraz, skoro już się przedstawiłem, wasza tura. Z kim, że rozmawiam? Wtedy wewnątrz swojego umysłu widzisz Wolfreda i słyszysz jego głos. Manleyowi Tinderstaufowi nie wolno ufać. Nie ujawniaj mu ani siebie, ani mnie. Więc... Za swej maski Jodariel gapi się na niego w ciszy. Podejrzewasz, że wiadomość Wolfreda mogła dotrzeć do każdego z członków grupy. O, kraj, jakże wielce nieuprzejmie rzeczy samej. No cóż, dobrze, dobrze, ignorujcie mnie. Ale ściągacie na siebie własną zagładę. I poza tym, jeśli kiedy już się skończą rytuały tego wieczoru, za jakąś chwilę. Obawiam się, że ignorowanie mnie nie będzie już dalej opcją. Och, i wydaje mi się, że niebo się już zaczyna pokazywać. Cóż, będziemy musieli pogadać jeszcze innego razu. No teraz chodźcie, chodźcie. Manly ponownie się kłania i odchodzi w stronę polanki, a gwiazdy zaczynają płynąć.
Lubię tę muzykę. Wiem, słuchasz jej często. To co, bierzemy team rozczarowanie? Nie mam pojęcia, jakie są drzewa. W sensie żywiczniki. Żywiczne to wszystkie iglaste. Co? A, mówisz o raz. Tak. Nieważne, wytniesz to. Okej, okay, jest tu coś dziwnego. Nawet narrator chce, żebyśmy wygrali. Zastanawiam się o szlachetne nocne skrzydła. Jak dobrze znacie te lasy. Cóż, te lasy mogłyby was zadusić i obawiam się, że nawet ja mógłbym niewiele zrobić, żeby je powstrzymać, nawet gdybym próbował. Powinniście raczej na nie uważać. Widzę, że Dariel dalej go ignoruje. Frustruje go to. Ach wy, niepoprawni. Dobrze, w takim razie zacznijmy taniec w rzeczy samej. Pośpiesznie wciska z powrotem maskę. Pozwólcie mi, że podziękuję na zapas. Za pomoc w powrocie na należne mi stanowisko we wspólnocie. Jest okropne. Skopnij mu dupsko. On też ma mieszaną drużynę. Team rozczarowanie? Nie wiem, a kogo on tam miał. Na pewno miał harpię. Mhm. Nie wiem, kogo jeszcze. Harpię, siebie i... Kogoś, kto wygląda jak człowiek. No. Rozczarowanie? Jak chcesz. Wezmę Rukeya. Wezmę najpierw kogoś z dużą aurą, na przykład Tizo. Co? Możemy tyle razy jeszcze podbić talizmany? No właśnie się zastanawiałam, gdzie są te... Są na drugiej stronie. Dobrze aha. Wiedzieć. Dlaczego to wyrzuciło na drugą stronę? Nie wiem. Nie. Nie będzie to. O, zresztą ty, on nie był rozczarowany. No. Znaczy był, ale nie aż tak. Chwała jest w naszym zasięgu! Gdyby tylko ten rycerz miał ręce, żeby mógł ją chwycić! Jesteście już gotowi o nocne skrzydła? Aby te wszystkie wasze maski zapewniły, że żadna krzywda nie spotka żadnego z waszych cudownych kompanów. A teraz chodźcie, chodźcie! Dajmy gwiazdom pokaz. Czy będą nas atakować drzewa, jak myślisz? Co? Muszę zmieniać swoją aurę. Pozwolicie, że wam przedstawię. Humboldt Manleya Juniora. Jakże jest on w każdym stopniu równy mi. I zagwarantuję, że... Linia Thunderstrife'u będzie miała jasną, jasną przyszłość. Przez chwilę gada on o swojej sadzonce. Tizo nie jest już dłużej zainteresowany tym, o czym pierdzieli Manly. Nie, tak, zgadzam się. Chodźmy, spójrzmy w pierdol. Czy nie jest to najbardziej urocza rzecz, jaką kiedykolwiek widzieliście? Sadzonka jest niczym... jest niczym więcej jak przedłużeniem Manleya, jeśli on zostanie wygnany. Cóż, sadzonka też przestanie was męczyć. Nie widzę tej sadzonki. Tak? Tym rozczarowanie! O, cóż to? Wygląda na to, że same drzewa przybliżają się do naszego niewielkiego
Te. Bądźcie teraz ostrożni. Te wszystkie chwytające korzenie i gałęzie i sprącza mogą was tak nie szanować jak mnie. No i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz, Manly? Myślisz, że jesteś dla mnie wyzwaniem? Ojej! Trzeba się zbliżają i tak niekomfortowo blisko? Cóż zrobimy? Cóż, być może jeśli staniecie przez chwilę na bok, moglibyśmy to zakończyć dużo szybciej. Manly, zamknij się. Okej, robi się coraz ciaśniej. Zabiję cię. No i co, Manny? Myślisz, że coś mi zrobisz? Jestem za szybki. Czy za każdym atakiem na ich ten będzie się robić ciaśniej? No, ojej, zobaczcie, czy nie wydaje mi się, że tutaj jest raczej... tłoczno? Wygląda na to, że 100 umysłów. Trzeci z 8 skrybów. Że sam 100 umysłów nie może znieść waszej myśli, żeby bycia tutaj. Tak? Wydaje mi się, że to tak jest. Może znieść swojej myśli, ale... Więc skończcie latać z tą przeklętą kulą i pozwólcie mi się tym zająć. Jeje, wkurzam go. Tease of Ruvay. Jestem ciekaw, czy ta arena się będzie pomniejszyć za każdym razem. No i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz? Okej, okay, mocne skrzydła. Mam już was dość! Albo być może mam już dość tych wszystkich wpracających roślin. To jest żałosne rzecz. Bądź. Nie doceniam tego, jak mnie ignorujecie. O nie, to jest takie piękne ignorowanie. Dobra, dajmy Rukejowi się trochę pobawić, czy dalej Gilman? Nie, Gilman. Gilman, wiesz co, przez to, że tu jest tak ciasno. Ojej. No i co? Jeszcze raz chyba? Chyba, że... Teaser powinien wystarczyć. No. Tak. O nie! Teraz w ogóle zobaczyliśmy, jak działa jego sadzonka. O nie! No i co z tego? I tak mu spuścimy w piernicz. No wiem. Bo on sobie zupełnie nie radzi. No. To było ładne. Nie ma tej jak... Samobój. Nie ma... Team porażka! Team rozczarowanie! Team rozczarowanie jest najlepszy, jest super szybki. Tak. I jednocześnie ma Tizo, który potrafi wybuchnąć na pół ekranu, ma... I lata. Tizo, lata. Super szybki Gilman, który też potrafi wybuchnąć na pół ekranu. No. Ruki jest trochę rozczarowaniem. Szybko biega. W tym rozczarowaniu. Gdyby w sensie... Biega wolniej od Gilmana. I krócej. Tizo jest podjarany, że udało wam się wygrać przeciwko Manlayowi i jego czystości. Nie było szczególnie trudne. Nie było. Te korzenie przeszkadzają mu bardziej niż mi. Tak. Jihi, tak! Tak to robimy, ludzie! No, panie Potter. No. Och, nie obawiajcie się o nocne skrzydła. Ja naprawdę nie jestem na was zły. Ale jestem bardzo, 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 bardzo rozczarowany. Wydawało mi się, że być może coś między nami tutaj zaszło.
Wiecie, wy podrapiecie moje plecy, ja podrapię wasze. Jest takie powiedzonko po angielsku. Wiem. Przysługa za przysługę? I takie tam? Ale zamiast tego postanowiliście napluć mi w twarz. Dobrze, dobrze. Zobaczycie, dokąd was zaprowadzi taka nieuprzejmość. A teraz ta-ta. Papatki, jak już. Nie, Ruki jest kapkę silniejszy. Szybszy, silniejszy i trochę też lepiej wyglądający? No cóż, czy jest coś, z czym sobie nie poradzę? Z obcięciem sobie pazurów podejrzewam. Albo opróżnieniem. To jest fajne. Wiesz co? Z opróżnieniem zapchanych gruczołów okołoodbytowych. To jest jakieś OE. Ale akurat pazury może sobie określić, tak? Znaczy, wygląda na to, że kiedy trafi swoją aurą przeciwnika, to ta aura jeszcze wybucha w OE. O, znaczy, jest ciekawe. Ewentualnie zastanawiam się, czy nie chciałem czegoś takiego. Nie chciałem iść w tę ścieżkę. Jak nie chciałem, jak... Wiesz co? Nie, skoro wybrałeś to w sumie. Nie, właśnie kojarzę, że Rukę ja chciałem iść chyba w inną ścieżkę. Nie mówiłeś. No bo popatrz, możesz skakać drugi lub trzeci raz. Widziałeś kiedyś Rukę, który robi double jumpy albo triple jumpy? Możesz double jumpy zrobić, jak chcesz. Ta aura też jest fajna w sumie. Wiesz, szybsze bieganie. Czy eksplozja? Nie wiem. Kiedy inne kundle pokazały, że są w stanie skakać daleko, Chumuer zdecydował, że pokaże, że jest w stanie skoczyć dwa razy tak daleko. Niech ci będzie. W sensie, akurat co do tego, to ci się wtrącać nie będę. Bo to ty grasz i wiesz, jak tobie jest wygodniej tak naprawdę. Weźmiemy cię następną, Pamita. Pamito. Dobra robota, mój chłopcze. Zaczynam zauważać, dlaczego twojej kompanii za ciebie poświadczyli. Ale nie pozwól, żeby to ci uderzyło do głowy, oczywiście. Buhu! Ja on chciał nas wyrzucić.